Dzisiaj przetestujemy sobie farby 3D, które odkryłam na Allegro firmy DP Craft. Wcześniej już Wam mówiłam o tym, że pisałam do producenta tej farby w celu pozyskania jakiejkolwiek informacji, czy te farby mają certyfikat albo jakiś atest do, no, pozwalający mieć kontakt ze skórą, i otrzymałam taki certyfikat, który potwierdza, że te farby nie posiadają w swoim składzie żadnych substancji szkodliwych. To jest farba na bazie wody. Także generalnie myślę, że są bezpieczne, jeśli chodzi o kontakt ze skórą. Nie wiem, czy tutaj gdzieś skład będzie, chyba nie, ale jakby ktoś był chętny, to ja bardzo chętnie prześlę Wam ten certyfikat na maila. Nietoksyczna, bezwonna farba 3D na bazie wody. No i co tu mamy? No nie ma składu, ale generalnie mogę Wam go podesłać. Na pierwszy rzut oka fajna konsystencja, bardzo precyzyjny dozownik. Jedyne, co mnie zaskoczyło, bo chyba z 5 minut się męczyłam z odkręceniem tej farby, tutaj ze zdjęciem tej takiego papierka zabezpieczającego, te farby odkręca się w drugą stronę. Czyli ten koreczek tutaj odkręca się w drugą stronę, nie tak jak nasze polskie farby. Nie wiem, jakiego producenta, gdzie ona jest, później doczytam, gdzie jest produkowana, ale generalnie zakrętka jest odkręcana w drugą stronę. No i zaraz przetestuję tą farbę na trzech różnych fakturach. Najpierw będę testować na folii takiej z laminatora. Następnie zrobię jednego blinga na folii do pieczenia, na papierze do pieczenia. I oczywiście trzecia faktura to będzie nasza tradycyjna koszulka do dokumentów. Także zabieramy się do tworzenia. O matko, cofam to, co powiedziałam o tej farbie, jeśli chodzi o konsystencję. Jakiś dramat w ogóle. Nie no, pierwszy raz w ogóle starałam się robić. Ciapka totalna. Także teraz pokazuję, jak nie powinien wyglądać bling. No, dobra, podejście numer dwa. Powiem szczerze tak, konsystencja do dupy, bardzo lejąca. Co za tym idzie, ciężko jest dozować no, odpowiednią ilość farby. Tutaj pierwszy blink, no, znaczy blink, dramat. No, strasznie zalewa kamienie. Jest dosyć rzadka ta farba. Brudzi się penseta przy podnoszeniu, także no, jeśli chodzi o nakładanie, to na razie na minus. Zobaczymy czas schnięcia i zobaczymy, jak się będzie ta farba zachowywać no, po zrobionym, po zastygnięciu. Także czekamy teraz. Oczywiście nie polecam robić blingu w przygotowaniu. To jest tego efekt. Kasza, garnek i frytki. Dobra, koniec dyskusji. To nie jest mój dzień do robienia blingów.